Witamy w Epodex. W tym filmie pokazujemy, jak wykonać stół river za pomocą systemu żywicy epoksydowej Pro Plus firmy Epodex. Do odlewania stołu potrzebujesz następujących przyborów do zbudowania formy: listwy ramowej, dna wykonanego z drewna lub polipropylenu, silikonu, śrub, wiertarko-wkrętarki lub śrubokręta, taśmy antyadhezyjnej Epodex i bez silikonowego sprayu antyadhezyjnego, linijki i poziomicy, nożyczek, bezpyłowej ściereczki lub papieru kuchennego. Zbuduj formę w pożądanych wymiarach stołu. Możesz użyć czterech drewnianych listew i drewnianej płyty jako części do formowania. Formowane części powinny być gładkie i pozbawione struktury, aby uzyskać płaskie wykończenie. Zabezpiecz formę taśmą Epodex. Kaśma zapobiega przywieraniu żywicy epoksydowej do formy. Oklej starannie bez żadnych szczelin. Oszczędzi to później czasochłonnego szlifowania. Części do formowania pokryj w rogach silikonem i skręć je razem. Niech silikon stwardnieje. Spryskaj formę sprejem od firmy Epodex i równomiernie rozprowadź. Środek antyadhezyjny zapobiega również przywieraniu żywicy epoksydowej do formy umieść drewniane deski w formie. Upewnij się, że deski znajdują się na tej samej wysokości i są możliwie równe i wypoziomowane, aby zminimalizować późniejsze szlifowanie. Do zalewania potrzebujesz systemu żywicy epoksydowej Epodex Pro Plus składającej się z żywicy i utwardzacza, wagi, pojemnika do mieszania, mieszadełka, pędzla, rękawiczek jednorazowych, a także barwników i pigmentów. Przed rozpoczęciem łączenia zalecamy zagruntowanie tej części desek, która wejdzie w kontakt z żywicą. Podkład epoksydowy uszczelnia powierzchnię drewna i zapobiega dużej utracie materiału oraz powstawaniu pęcherzy. Do gruntowania użyj systemu żywicy epoksydowej Pro. Zaletą systemu Pro jest przeznaczenie dla cieńszych warstw i szybkie jej utwardzanie się. Za pomocą naszego kalkulatora możesz określić potrzebną ilość żywicy epoksydowej. Dostępny jest on na każdej stronie produktu. Aby to zrobić, kliknij przycisk i wprowadź długość, szerokość i wysokość obszaru, który ma zostać pokryty. Do powłok i uszczelnień zalecamy grubość warstwy 0,2 cm. System żywic firmy Epodex składa się z żywicy i utwardzacza. Zważ żywice i utwardzacz w określonych proporcjach i zmieszaj oba składniki razem. Nasze systemy żywic epoksydowych zapewniają rezultat bez pęcherzyków powietrza. Aby ograniczyć tworzenie się pęcherzyków powietrza, zawsze zalecamy trzymanie mieszadła na dnie lub krawędzi pojemnika podczas łączenia produktu. Wymieszaj żywice z utwardzaczem na gładką masę. Mieszadło prowadź przez krawędź i dno pojemnika, aby doskonale połączyć żywicę i utwardzacz. Najlepiej przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie wymieszać. W ten sposób zapewniasz, że żywica i utwardzacz całkowicie się ze sobą połączą. Za pomocą pędzla pokryj pożądaną powierzchnię żywicą epoksydową. Pomiędzy drewnianymi deskami a podłożem często tworzą się komory powietrzne. Co może również prowadzić do niepożądanych pęcherzyków i napięcia żywicy. Użyj systemu żywicy epoksydowej ProPlus lub Pro i zalej cienką warstwę 2-3 mm, aby zamknąć komory powietrzne. Natychmiast po zmieszaniu wlej materiał do pokrycia, ponieważ żywica epoksydowa może zagotować się w pojemniku w zależności od systemu i ilości materiału. Pozostaw żywicę epoksydową do stwardnienia, aż przestanie się kleić. I kontynuuj w ten sam sposób powłokę górną. Nie zeskrobuj żadnego materiału z krawędzi, ponieważ niezmieszany materiał nie stwardnieje. System Pro Plus pozwala na otrzymanie wysokości do 5 cm za pierwszym razem, niezależnie od wielkości powierzchni, w temperaturze pokojowej około 20 stopni. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, materiał może się przegrzać i uzyskać miejscami żółty kolor. Natomiast gdy temperatura pokojowa jest zbyt niska, żywica nie stwardnieje, materiał może być słabo odpowietrzony. Jeśli pokryjesz mniejsze obszary lub obniżysz temperaturę pokojową, możesz uzyskać do 30 cm wysokości za jednym razem. W przypadku większych grubości warstw, można również przeprowadzić kilka procesów odlewania, biorąc pod uwagę czas utwardzania. Aby zabarwić powłokę górną, wymieszaj kolorowe pigmenty lub barwniki z żywicą lub zmieszaniną żywicy i utwardzacza. Dostosuj intensywność kolorów, dodając mniej lub więcej pigmentów. Wylej żywicę epoksydową na wybraną powierzchnię. Wylej do wysokości górnej krawędzi, a następnie pozostaw materiał do stwardnienia. W razie potrzeby można na końcu wylać przezroczystą warstwę wierzchnią. Po około trzech dniach możesz wyjąć stół z formy. Usuń wszystkie połączenia śrubowe, silikon oraz części kształtujące formę. Po wyjęciu z formy wyszlifuj, wypoleruj i uszczelnij kształt brzegu rzeki. Do tego potrzebujesz maskę przeciwpyłową oraz maszynę do szlifowania i polerowania z przystawkami, np. o ziarnistości od 80 do 3000. Alternatywnie można użyć wodoodpornego papieru ściernego i bloku szlifierskiego. Potrzebujesz również nasadki polerskiej i pasty polerskiej oraz oleju, wosku, farby lub żywicy poliuretanowej do uszczelniania powierzchni. Szlifuj powierzchnię stołu epoksydowego. Zacznij od grubszych ziaren, np. 80 mikro, a następnie zmień na drobniejsze ziarna do 3000 mikro lub więcej. Następnie wypoleruj powierzchnię do pożądanego poziomu połysku. Przykręć nogi do blatu stołu. Uszczelnij blat olejem, woskiem, lakierem lub odpowiednią żywicą poliuretanową. Szczegółowe informacje i bezpośrednie porównanie naszych systemów żywic epoksydowych można znaleźć na każdej stronie produktu pod przyciskiem Dowiedz się więcej. Tutaj dowiesz się, jak korzystać z naszych systemów i który jest idealny do Twojego projektu. Oprócz przykładów zastosowania i właściwości, znajdziesz tutaj wszystkie dane techniczne. W części akcesoria, znajdziesz pomoc do korzystania z naszych żywic epoksydowych. Życzymy owocnej pracy z produktami Epodex.